Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja również witam. Ja z Krzysiem jesteśmy na jednym mikrofonie, bo mamy dwa. Jeden ma księżniczka jesteśmy z tyłu. Jesteśmy przywiązani do siebie. Tak, drugi ma księżniczka z przodu, a książę jest na doczepkę. Jesteśmy we troje. Jedziemy na spontanie przed siebie i plan był całkiem inny, ale nasz taki współlokator tam, gdzie mieszkamy, człowiek tutaj z Podlasia, powiedział nam w zasadzie fajną trasę do zwiedzania i wybieramy się dzisiaj, ale już na początku pierwsza gafa. Dzisiaj kieruje Krzyś. Wiezie nas. I jedziemy, a on dopiero po chyba 10 kilometrach pyta się, ale czekajcie, a gdzie my jedziemy? Bo nie wiem, czy w dobrą stronę. W przeciwną stronę jechaliśmy. Jechaliśmy w przeciwną stronę. Ale ja nie dopiero wiem, jak to się stało. Gdzie. Bo nie było komunikacji, słuchajcie. Ten mikrofon jednak zobowiązuje. To ty masz mikrofon i to ty mówisz. A ja niestety nie słyszałem. Ja jestem nawigacją. Edziu zawsze mówi, tak, że tak, do kosza tak. Z taką nawigacją. Wiatr we włosach. Nie, kwiaty we włosach. Potargał wiatr, bo tak nam tutaj ten wiatr targa. Wieje, nie? I spontan jest totalny. Trasa miała być całkiem inna, ale jedziemy tutaj i patrzymy Ciechanowiec. A że ja tutaj nie byłam? Tutaj jest. A Agnieszka, czy to ten Ciechanowiec? Tak. Mówię, tak, to jest ten Ciechanowiec. Chcę. No i jesteśmy. Idziemy teraz kupić bilety. Weszliśmy już na teren skansenu, kupiliśmy bilety. Bileciki. Cena nie jest aż taka, powiem Wam, tragiczna. Wszystko jest przystępne. No i w pierwszej kolejności idziemy teraz na kawę. Tak. A że jest z nami Krzyś, to jego wyślemy, żeby ją kupił. Może jakiegoś wstydu bo ja nie narobimy. Tylko wyleję, to jeszcze i rozsypię. Wypiliśmy kawę w tym malowniczym obiekcie. To jest taki dworek i on mi się kojarzy z dworkami, które były nagrywane w takich starych filmach. Jest tutaj bardzo dużo atrakcji. Jedną z atrakcji jest altanka na wodzie. Staw, na którym znajdują się dwie przepiękne fontanny okalane płaczącymi wierzbami. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, zwłaszcza teraz, jak wieje wiatr, te gałęzie się kołyszą, niektóre delikatnie muskają tafle wody i to wygląda naprawdę urzekająco. A w oddali jest młyn, do którego za chwileczkę podejdziemy. No jest też i fontanna, która pięknie tutaj rozpryskuje wodę. Światło dzisiaj jest również takie odpowiadające ku nagrywaniu. A jeszcze zanim pójdziemy do młyna wodnego, to muszę Wam pokazać coś, co mnie urzeka. Po drugiej stronie i tutaj po tej stronie też, ale z drugiej strony jest kilka kęp kosaćców. To są te żółte kwiatki i one często przez ludzi są nazywane irysami. Irysy to są w ogródku. Faktycznie to jest ta sama rodzina, rodzina liliowatych, ale irys rośnie w warunkach przydomowych. Może mieć ziemię taką bardziej suchą. Natomiast kosaćce rosną tylko przy oczkach wodnych, na bagnach, w warunkach takich, gdzie mają dużo wilgoci. I one mnie naprawdę urzekają, są takie malownicze. Często pokazują się na obrazach, malarze je malują, bo są to kwiaty skromniutkie, zwyklutkie, zwykłe takie. Kwiat, można powiedzieć, jednego dnia, ale bardzo wdzięczny. No i jeszcze to, co po prostu wprawia mnie w zachwyt. Uwielbiam akację i jej zapach. Uwielbiam placuszki z akacją. Ta pachnie tutaj dzisiaj oszałamiająco, bo jest ciepło, ale nie upalnie. Akacja ma tak skonstruowany kwiat, że jeżeli przyjdzie upał, to ona, podobnie jak lipa, bardzo szybko wysycha, nie nektaruje, a jeżeli nie nektaruje, to nie wydobywa zapachu. Jeżeli pachnie, to znaczy, że akurat nektaruje, a co za tym idzie, miodzi. I wtedy pszczoły zapylają ten kwiat, zbierają nektar. Tutaj te akacje kwitną, no aż dech zapiera w piersiach. U mnie niestety zmarzły. I to jest to takie ukłucie smuteczku, że no jak żeśmy się tylko od Gorzowa już wpięły w S3,
to do tego, no tutaj, gdzie tylko się nie spojrzy, wszędzie te akacje kwitną. A u nas, no chyba tak jakby tylko u nas pomarzły. Jak one, te girlandy kwiatów, pięknie się kołyszą na wietrze. No można po prostu patrzeć, patrzeć i patrzeć. Idziemy tutaj dalej. Krzyś krąży tam swoimi szlakami. A przed nami chyba tak naprawdę jeden z najpiękniejszych widoków, jaki kiedyś kojarzył się z polską wsią. Dziadkowie, ludzie, którzy już dożyli sędziwego wieku, nie mieli sił pracować, chociaż produktywni byli do ostatnich lat. Pracowali dopóki tylko mogli. Dzisiaj ludzie starsi są zabezpieczeni, bo mają emerytury i mają swój grosz. Kiedyś niestety byli zdani na łaskę rodziny, ale grzechem w ogóle nawet nie do pomyślenia było, żeby takich dziadków wyeliminować. Nie było żadnych tego typu miejsc jak domy opieki, domy starców. Ci ludzie dokonywali ostatnich dni we własnych domach, przy własnej rodzinie i kiedy już nie mogli pracować, to właśnie przed domami na takich ławeczkach sobie babula z dziadziusiem siedzieli i ja też pamiętam, jak jechałam w Bieszczady, bo u nas tam w Namyślinie były też ławeczki przed domem, ale tak nie było modne jak w Bieszczadach. Czy jak się nawet tutaj jedzie na Podlasie głębiej, tam w dalsze tereny, te ławeczki są i ci dziadkowie siedzą na tych ławeczkach. To był najpiękniejszy widok, jaki mógł być, kiedy osoba, która przeżyła kilkadziesiąt lat swojego życia, wydała owoc w postaci swoich dzieci, doczekała się wnuków, przekazała swoim najbliższym wszystko, co miała do przekazania, siedziała na ławeczce, nie? No tak. Pamiętasz takie widoki jeszcze z dzieciństwa? Słuchaj, moja prababcia, jeszcze ja ją pamiętam, ona miała 98 lat. Mhm. Słuchajcie, te stare kredensy. Ten siennik taki, wiesz, tak. Ze słomy dosłownie, nie? Mhm. I te pierze. Pamiętam, ale no. Ja też tak tutaj, nawiązując jeszcze do tych ławeczek, pamiętam, jak już zrobiłam prawo jazdy, moja prababcia Waleria mieszkała w Szumiłowie i przed domem była taka stara ławeczka i miałam prawo jazdy. Miałam wtedy niespełna 20 lat, bo miałam ich 18 skończone, może 19 i jeździłam do Kostrzyna jeszcze na grę akordeonem i zawsze ilekroć przejeżdżałam pod domem prababci Walerii, ona siedziała, wiedziała o której godzinie ja będę jechała. Miałam Fiacika koloru białego. A ja niebieskiego baluszka. Miałam Fiacika, to no, był pierwszy mój samochód. Tak, i ja przejeżdżałam i babcia zawsze siedziała w takiej, kiedyś kobiety nie nosiły spodni. Świętością było, że musiały być w spódnicach. Babcia miała długie włosy zaczesane do góry w koka i chustkę miała na głowie. Pamiętam moją prababcię, tyle lat już nie żyje, ale ja prababcię Walerię pamiętam. I zawsze siedziała na tej ławeczce. Ja się na tych 20 minut czy pół godziny zatrzymam. I wiecie, babcia zawsze miała cukierka dla mnie. No. To było takie w ogóle, bardzo miłe. Wiesz co, samo to, ten wychodek przecież jaki był, tak? Tak. I człowiek czuł się tam jak w tych dawnych czasach. W ogóle, wiesz, przenoszenie się dokładnie, do tego, nie? Dokładnie. Idąc i gaworząc sobie tutaj, dochodzimy do młyna. Jesteśmy tutaj już przy młynie i korzystając z tej okazji, że mamy taką możliwość. Tak, ja chciałam złożyć mojej miłości, które powiłam 25 lat temu, synku kochany, wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, radości, zdrowia. Mamusia ci życzy. Kocham cię najbardziej na świecie. Kocham A ja cię. Życzę ci, Tobiasz, spełnienia twoich marzeń, kroczenia drogą życia, taką pewną stopą i sięgania po to, czego sobie zapragniesz. Sięgania dosłownie gwiazd, obyś nigdy
nie stąpał drogą, która będzie miała ciernie, a stąpał drogą usłaną płatkami róż. Choć wiem, że to nie jest realne, bo życie niesie i blaski, i cienie, kolce i róże, to jednak życzę Ci tych takich dni najszczęśliwszych z szczęśliwych. Synku, a ja... 100 lat. Tak, i ja Ci dziękuję za to, że Ty mi dzisiaj powiedziałeś, mamusiu, to też Twoje święto. Bo to jest Twoje święto, bo 25 lat temu wydałaś na świat skarb. Moje szczęście będzie miało 20 lat, ale jeszcze nie dziś, już niebawem. Jestem z Ciebie dumna, pamiętaj o tym. Ja z mojej córki również. Agnieszka się wzruszyła, no ja też, to są takie nasze małe, wielkie święta. A tutaj, wracając do kwestii młyna, zobaczcie, wczoraj, we wczorajszym odcinku pokazywałam młyn z Nowogrodu, w Skansenie w Nowogrodzie, a tutaj jest młyn w Ciechanowcu. I teraz zobaczcie, jak on się różni, przede wszystkim budowlą i kołem. To też jest młyn wodny, tak samo jak i tamten, ale ten ma całkiem inne koło, inne łopaty. Tutaj są już takie bardziej nowoczesne, bo tamten młyn jest zdecydowanie starszy od tego młyna. Tutaj nawet woda płynie. Jest przepust, przez który woda płynie na koło, ale niestety nie napędza tego koła, bo to jest tylko eksponat. A ten taki płotek, który tutaj jest, to była regulacja ilości spadającej wody na to koło. I tutaj z boku jest coś w rodzaju takiej żerdzi przymocowanej i tam się wchodziło, ustawiało kąt podniesienia tutaj tej zapory i dozowanie ilości wody. To powodowało siłę napędu, zwiększenie bądź zmniejszenie obrotów tego koła, a co za tym idzie, przymiał zboża. A tutaj jest urządzenie, które przypomina mi sieczkarnię, choć sieczkarnią w 100% nie jest, bo ma w walce. Sieczkarnia miała tutaj noże, które jak się kręciło takim kołem, cięły pokrzywę bądź inne rośliny zielne na karmę dla świń, kur czy innych zwierząt gospodarskich. Ale o co mi chodzi? Jak zobaczyłam to koło, od razu przypomniało mi się moje dzieciństwo i sieczkarnia, która właśnie była napędzana takim kołem. Tutaj była doczepiona korba i się kręciło. Już pewnie pamiętacie. I to koło chodziło. Tu był pas, tam dalej było drugie takie koło. I te tryby. Chodzi mi tu o te tryby. Często zwracacie uwagę na moje palce u prawej dłoni, które wyglądają tak, zapytujecie, co się z nimi stało. No właśnie, te tryby są sprawcami. Któregoś razu, mając kilka lat, poszłam z mamą, mama mnie odgoniła, zapatrzyła się, a ja jak to dziecko podeszłam, chciałam zobaczyć, jak te tryby chodzą i położyłam sobie prawą dłoń, bo te tryby były tutaj na zewnątrz i one, te palce mi tak fajnie skakały, wiecie, miałam rękawiczkę, a było jeszcze takie, wystawała śrubka, wciągnęła mi rękawiczkę i te palce mi wciągło tu przez te tryby. Ból pamiętam do dzisiaj, pamiętam uczucie w Gorzowie, jak mi te palce myli wodą utlenioną, jak mi szyli. Dzisiaj są różne środki znieczulające, są różne takie środki do odkażenia, ale wtedy... tych 40 lat temu, to sobie wyobrażacie chyba, jaki to był ból. I tutaj jak to zobaczyłam, wiecie co, od razu to było takie dosłownie przeniesienie się o 40 lat w czasie i przypomniały mi się te tryby i te moje piękne palce, które tak wyglądają, przez które właśnie przestałam też grać na akordeonie, bo niestety ten, no przykro mi, środkowy jest pół sprawne. Teraz przeszliśmy do części, w której są chałupy i zabudowania gospodarcze z dawnych lat.
takie filmy już tutaj robiłam, bo byłam chyba 2 czy 3 razy tutaj w tym skansenie w Ciechanowcu, ale dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na ogródek przydomowy, tak kiedyś wyglądały. Ja pamiętam u siebie w domu, przed domem, taki ogródek, w którym były piwonie, były te takie lilie, które tutaj wszędzie rosną, i te irysy, o których mówiłam tam nad stawem, one są takie najzwyklejsze, najpopularniejsze, ale to jest taki chyba nieodzowny element polskiego krajobrazu i łubiny. Tam rosną łubiny. To są kwiaty, które pamiętam, jak było zakończenie roku szkolnego. Mama zawsze ucinała i dawała mi takiego łubina. Wtedy nie lubiłam ich. I tak niektóre dzieci miały kupione róże, takie z kwiaciarni, prawdziwe. I ja tak z tym łubinem szłam, często zanim doczekałam się do końca apelu. To ten łubin zdechł, był taki klapnięty i taka wzbierała we mnie troszeczkę zazdrość i chyba na długie lata przestałam te łubiny lubić. Kojarzyły mi się one właśnie z zakończeniem roku szkolnego, a dzisiaj wręcz je uwielbiam, ubóstwiam łubiny. I tutaj teraz jest taka pogoda, że wszystko pachnie, wszystko miodzi i czuję zapach tych łubinów. Tam dalej są orliki, to są tamte fioletowe kwiatuszki i też one mi się kojarzą z babcinego ogródka i goździki brodate, wąsate. My zawsze żeśmy mówili na nie brodate, a one się nazywają wąsate albo na odwrót, już teraz nie pamiętam. Ale też pięknie pachną. Tak wyglądały kiedyś właśnie ogródki przed wiejskimi domami. Było bardzo dużo kwiatów zwykłych, takich niewyszukanych. Dzisiaj są krzyżówki kwiatów, są kwiaty nowoczesne, takie, które wyparły już te stare. Aczkolwiek jest powrót do dawności, do przeszłości i coraz więcej osób poszukuje stare odmiany drzewek, stare odmiany krzewów, czy chociażby nawet kwiatów tych zwykłych, pięknych, prostych łubinów. I ten ogród taki jest chyba sentymentalny, bo pamiętam, jak mało tego, że u mnie był przed domem, to właśnie u babci Walerii był taki, bo u mnie babcia Kazia już tak bardziej dbała. Ona zakładała sobie rabatki, pieliła, dbała, żeby tego ziela nie było, żeby tu załóżmy były astry, tu orliki, tam łubiny. A babcia Waleria miała taki, można powiedzieć, dziki ogród, że na jednej rabacie rosło wszystko i to było takie piękne. Drewniany, pamiętam, z Bieszczad, gdzie skąd moje korzenie pochodzą i pamiętam dom rodzinny mojej babci właśnie taki, podobny do takiego, z tym tylko, że zabudowa była inna, bo tutaj jest dom jednolity, a tam z tego, co ja pamiętam w Bukowsku, domy były, domostwa były w taką jakby L-kę. Jedna część była zamieszkała przez ludzi, a w drugiej były zwierzęta i stodoła. Tak zapamiętałam to z dzieciństwa, kiedy z babcią jeździłam w Bieszczady. Ale wspomnienia. Myślę, że i wam się to udzieliło. Wróciliście do swoich lat dzieciństwa, bo wielu z was, którzy mnie teraz tutaj oglądacie, pamięta czasy zaraz po wojnie. No ja takich czasów nie pamiętam, ja pamiętam już znacznie późniejsze, ale myślę, że patrząc na te domy, na te ogródki, przypominacie sobie właśnie swoje dzieciństwo. I taka mniej więcej była zabudowa na wsiach. Dookoła było wszystko zabudowane. Prostota, przepiękna taka prostota, skromność w tej prostocie. I w tym właśnie tkwił cały szkopuł, że to było piękne. Obeszliśmy muzeum w Ciechanowcu i bardzo ładnie było. To taki w sumie był powrót do przeszłości, do naszych lat dzieciństwa, nie? Przypomnienie sobie, jak nasze babcie mieszkały, jak to wszystko wyglądało, jak te podwórka, obejścia wyglądały. No i na koniec, oczywiście po takich długich godzinach spaceru zgłodnieliśmy. I tutaj wiecie co? Dużo osób szuka, gdzie można zjeść, bo tam na terenie tego skansenu kawka, ewentualnie do kawy jakieś ciasto, ale posiłku nie.
i tak przez przypadek tutaj zapytaliśmy się pani, gdzie bilety kupowaliśmy w kasie, gdzie tutaj można coś zjeść. I pani mówi tak, jest restauracja przyhotelowa i jest restauracja na Dworskiej 24. No i pojechaliśmy tak na tą Dworską 24 i powiem wam, że jedzenie... Pyszne. Mało tego, jest bardzo blisko muzeum, także tu jest tak, rzut beretem. Pięknie jest położone, lokalizacja jest fantastyczna, bo tutaj jest jeziorko niedaleko, są leżaczki do poleżenia, ale obsługa jest no, taka sympatyczna, powiem wam. Tak, byliśmy bardzo miło tutaj zaskoczeni. Bardzo, ale chciałam też powiedzieć, bo tak, pierwsze posiliśmy duszę, a teraz nasze żołądki. I to było przepyszne jedzenie. Ja kupiłam sobie tutaj makaron i to wam polecam. To był makaron z kurczakiem, z rukolą. To nie była sałatka. To był makaron z rukolą, kurczakiem i ja wam to polecam. I z serem parmezanem. I z parmezanem. A ty miałaś... Ja krewetki. Przepyszne. Krzyś coś tam wziął. Schabowego. No, pieczony schabowy. Z frytkami, ale te fryty, słuchajcie, takie wielkie. I ten schabowy z kością. Także tak, no ludzie po prostu szukają dobra. I tutaj wiecie co, warto. Na deser już żeśmy się nie skusili, bo już nie miałyśmy siły. Ale miejsce. Tutaj, tak, ale ludzie tutaj zamawiali desery i widziałam, że oblizywali się. Też mówili, że bardzo dobre, także chyba warto. Jesteśmy dzisiaj zadowoleni. Jest atrakcji. Atrakcja goni atrakcję. Także dzisiaj powiem wam szczerze, że tak trafiali w punkt. To była dziesiątka. Same takie trafne decyzje. Ale tak powiem, że... To chyba my mamy być zadowolone. Jesteśmy, tak, nie? Jak najbardziej. Ale ja przede wszystkim... Zadowoleni. Ale przede wszystkim, kochani, chciałam wam podziękować za to, że zabraliście mnie w to miejsce i na pewno jeszcze nie jednym mnie zaskoczycie. Oj, zaskoczymy, Agnieszka, jeszcze nie raz. Jeszcze nie raz. Także słuchaj, Podlasie, żeby ci się dobrze kojarzyło, żebyś chciała tutaj za chwilę wrócić. Ona już chce wrócić. Aha, nie chcesz stąd wyjechać. Nie, ona już chce to może wrócić. Zostać. Słuchaj, zrobimy ci chrzest na Podlasiankę. Renia już ma za sobą. Ja już mam chrzest na Podlasiankę zrobiony. Czy duch puszczy te sprawy? Okay. Będziesz musiała duszkiem wyciągnąć butlę ducha puszczy. No, nie ma i jak przeżyjesz, to będziesz Podlasianką. A jak padniesz, to wracaj do Zachodniopomorskiego. Do Lubuskiego. I tym takim wesołym akcentem, miłym, z przepysznego miejsca, z pysznym jedzeniem, żegnamy się z wami. Do następnego. Pozdrawiamy.